No hello, zapraszam na szybki haul z Dillsa i z Rossmana. Pierwsze co z Rossmana, taka duża torba. Zobaczcie, ona jest taka ogromna. Nie wiem, czy to tutaj widać. Bo nie zabrałam ze sobą, bo szłam prosto z pracy, nie zabrałam żadnej torby, a musiałam do czegoś schować zakupy. I jak ją zobaczyłam, to mówię, wow, taka wielka mi się przyda na jakieś większe zakupy. Ceny tu wam się na pewno gdzieś wyświetlają. Dobra, zaczynamy od jedzenia. Tu jest kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem. Czysty skład. Ja już to kiedyś pokazywałam, przetestowałam, mówiłam, że to jest bardzo dobre i sam raz na takie szybkie danie, jak wam się spieszy, przychodzicie z pracy, czy gdzieś musicie iść, to jest idealne. Oczywiście, że mango, no bo jakby mogło być inaczej. Przetarte z Hortexu, to już wam też kiedyś pokazywałam, uwielbiam. Ananas, kokos, chia, jabłko i banan. Takie smoothie. I teraz kosmetyczne, dezodorant w kremie z Body Boom. 97% składników pochodzenia naturalnego. Ultra kojący dezodorant plus serum w kremie. Soraya Plante, tym razem pianka myjąca do twarzy. Zawsze kupowałam żel, a teraz postanowiłam kupić piankę. Coś fajnego, lekkiego, delikatnego do mycia twarzy i nawilżającego. Olejek do demakijażu. Nawilżająco odżywczy. 99% składników pochodzenia naturalnego. Zmija. Nawilżający krem SPF 50, twarz, oczy, dekolt. Dwa korektory z Eveline, Liquid Camouflage, moje ulubieńce. Jeden to jest odcień 04, a drugi 01. Fluff regenerujący krem na dobranoc z płynem księżycowym. Mgiełka do ciała o zapachu zielonej herbaty. I tutaj też mgiełka do ciała. To jest mgiełka dla mojej córki. Słodki cukier. No i teraz bardzo małe zakupy z Dillsa. Oczywiście karma dla kotów, był upust minus 2 złote na opakowaniu, czyli kosztowała jedna taka paczka. Tu są 4 razy 85 gramów, 8 zł. Szampon do włosów Herbal Essence. Zero barwników parafiny i silikonu, dzienny detoks. Jest to szampon nawilżający. Kiedyś słyszałam, że najlepiej kupować właśnie takie bezbarwne szampony. Mam go pierwszy raz, zobaczymy jak się. Puder sypki. On jest matujący i odmładzający. Kolor taki dość jasny. I to jest moje drugie opakowanie. Z pierwszego byłam zadowolona, dlatego kupiłam po raz drugi. Dwie doniczki, duża i mała. Duża 40 zł, a mała 20. Ona jest o tyle mniejsza. O, i one mają taki wkład wyjmowany w środku. Tu można zrobić dziurę. I tutaj potrzebuję nasiona roślin kwitnących do dużych donic. Na taras, przy tarasie. I takie były, i takie wzięłam. Bo niektóre były jeszcze wyższe, a zależało mi, żeby nie miały więcej, jak właśnie wie, 30. Te mają akurat 40 do 400 cm rosną. Te. A te do 30. Jestem ciekawa, czy coś mi z tego wyrośnie. Tu jest nazwa. O, tak wyglądają nasionka. Takie cebulki to są małe? No, coś takiego jak cebulki. Nawóz do roślin zielonych. Poprawia jakość gleby do upraw ekologicznych, 100% ekoprodukt hodowli dżdżownic.
Zawiera wspomagające nawożenie naturalne związki próchnicze. LEDowe lampki solarne, 20 LEDów i to są takie szaróweczki na sznureczku. A dokładnie wygląda to tak. Ja kupiłam dwa opakowania takich kolorowych, a były jeszcze przeźroczyste. I świeciły takim ciepłym światłem. O, i tutaj jest ta bateria solarna i tutaj do wbicia do doniczki, do zamontowania tego na ogród. Tutaj z tej samej firmy preparat na mszyce, jest dokładnie płyn na mszyce, przędziorki, tarczniki i inne szkodniki, 100% naturalny. I pułapka lepowa zwalcza ziemiórki, mączliki i miniarki. 5 sztuk i to się właśnie, o tak jak tutaj jest na zdjęciu, to się wkłada w taki patyczek. To jest lepiące i do doniczek. Ja już to kiedyś miałam i wyłapało mi trochę właśnie takich jakichś muszek, owadów. Nie wiem, to chyba były ziemiórki, ale nie jestem pewna. I teraz też chcę sprawdzić, czy coś takiego mam, bo coś ostatnio znowu latały jakieś muszki. Więc zobaczymy, czy się coś złapie. Dwustronna pułapka lepowa przeznaczona do monitorowania liczebności oraz odławiania szkodliwych owadów latających. Żółty kolor pułapki przywabia takie szkodniki roślin jak ziemiórki, mączliki, miniarki oraz mszyce. Owady przyklejają się do pułapki, przestają żerować i rozmnażać się. Produkt do stosowania w uprawach roślin domowych i pod osłonami. A z Pepco takie szerokie spodenki, są tu krótkie spodenki. Fajny, przewiewny materiał na gumce i one kosztowały 30 zł. Rozmiar to jest 38. Bluzeczka, taki bezrękawnik. Tutaj ma trochę taką stójkę. I ona kosztowała 20 zł. I tutaj taka bluzeczka czarna z koronką, wykończenie takie koronkowe, na cienkich ramionczkach. Ona jest taka dość długa. Za 15 zł.